Szyb, co płynął do Argentyny, zatopił się w ocean. Francek, ledwo żywy, trzymając się kuloka, dopłynął na bezludną wyspę. Siedzi tam rok, drugi, trzeci, siódmy. Łoros widzi Shift. Lotu, machu, ryczy. Wreszcie uwidział płynącą w jego stronę łódka. Jak łódka dobiła do brzegu, to wylazła z niej niezwykle szykowna frytka w badej kostumie. Toż ty ja, Francek? Pytał. Ja, to ja ją. A wiele lat już tu siedzisz? Siedem, padł Francek. To musisz być pierunem spragniony, godo zalotnie frytka. Francek nagle się ożywił. No nie, nie gody. Możesz piwo? Może być tak, ale może też być zupełnie inaczej. Statek, który płynął do Argentyny, zatonął na oceanie. Franek, ledwo żywy, trzymając się kawałka belki, dopłynął do bezludnej wyspy. Siedział tam rok, drugi, trzeci, siódmy. Nagle widzi statek. Biega, macha, krzyczy. Wreszcie zobaczył płynącą w jego stronę łódkę. Gdy łódka dobiła do brzegu, to wyszła z niej niezwykle atrakcyjna dziewczyna w kostiumie kąpielowym. To ty jesteś, Franek? Pyta. Tak, to jestem ja. A ile już tu lat siedzisz? Siedem, odpowiada Franek. Tu musisz być strasznie spragniony, mówi zalotnie dziewczyna. Franek nagle się ożywia. No nie mów, masz piwo?